Duszan, świetny mecz w waszym wykonaniu, zwłaszcza w drugiej połowie, ale jak mawia pewne polskie przysłowie, niewykorzystane sytuacje się mszczą. Zgadzam się. Właśnie to najbardziej boli, bo dzisiaj nie byliśmy ta lepsza drużyna, przynajmniej w drugiej połowie, bo to, co pokazywaliśmy w drugiej połowie, to naprawdę to gdzieś nie widziałem tak dobrą grającą drużynę. I właśnie o to chodziło, żebyśmy strzelili to bramki na 2-1, a nie Legia. Niestety Mariusz tutaj nam wspomniał, że zauważyły te indywidualne błędy w obronie. Indywidualne błędy w obronie. Znów rozmawiamy o obronie. Ja patrzę na to inaczej i po prostu też trzeba patrzeć, co dzieje się z przodu. Ale nie mówmy o błędach, mówmy o tym, że pokazaliśmy dzisiaj naprawdę, że potrafimy grać piłkę świetnie. A okej, wynik jest bardzo zły dla nas, ale staramy się pozytywnie, nie oceniać to przez błędy, bo to by była chyba zła droga i trzeba patrzeć przed siebie. Właśnie pokazywać więcej tych akcji, więcej tej takiej granie w piłki, to co pokazaliśmy w drugiej połowie. Mieliśmy dzisiaj szansę wrócić na fotel lidera, ale niestety spadliśmy na czwartą pozycję. Przyda nam się chyba ta przerwa na reprezentację. No, obojętnie, czy by była przerwa, czy by nie była przerwa. Dziś właśnie był taki mecz, kiedy jakbyśmy my wygrali, to jesteśmy na pierwszym miejscu. A tak spadamy w ciągu parę dni z pierwszej pozycji na czwartą. I to jest do przemyślenia po prostu. Trzeba może jeszcze więcej, jeszcze nie wiem, twardziej pracować, żebyśmy my strzelali bramki i nie przeciwnik. Był to dla ciebie trochę wyjątkowy mecz? Tak, szczerze już muszę powiedzieć, że były emocje. I tak jak dziękuję naszym kibicom, bo po prostu byli świetni. Mam nadzieję, że w kolejnym meczu będzie taka sama ilość. To chcę podziękować kibicom Legii. Nie gwizdali na mnie i po meczu im podziękowałem. Dlatego powiem tak, no byli te emocje, były spore emocje. Starałem się opanować, żebym nie zrobił coś głupiego.